38 oddziałów, 25 w samej Polsce i od dziś specjalnie dla Waszej dyspozycji warsztat mobilny. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty nowość. Nowość, która w znaczny sposób przyspieszy Waszą pracę, jednocześnie obniżając koszty. Ja nazywam się Michał Mróz i jak już sami zauważyliście, dzisiaj opowiem o naszym mobilnym kontenerze warsztatowym. Dlaczego postanowiliśmy stworzyć ten mobilny warsztat, który w każdej chwili może być do Waszej dyspozycji? Ponieważ tak samo jak na jakość naszych usług, zwracamy szczególną uwagę na zadowolenie naszych klientów. Zatem najważniejsze pytanie brzmi, co Wy zyskujecie, decydując się na naszą nowość? Przede wszystkim oszczędność czasu i co za tym idzie oszczędność pieniędzy. Wszelkiego rodzaju awarie, uszkodzenia przewodów, konieczność wymiany złączy, zaworów, obejm i wielu, wielu innych rzeczy macie teraz na wyciągnięcie ręki. Bez umawiania wizyt, bez czekania, minimalizując liczbę nieplanowanych przestojów. Pełen profesjonalizm. Jeżeli będzie taka potrzeba, zapewniamy obsługę mobilnego warsztatu naszym w pełni wykwalifikowanym i doświadczonym personelem. Elastyczność. Oferujemy w pełni elastyczne godziny pracy, dzięki czemu możecie je dostosować do swojego harmonogramu. Użyteczność. Nasz mobilny warsztat jest łatwy w użyciu i konserwacji. Spora przestrzeń pozwala na niezakłóconą pracę nawet kilku osób jednocześnie. Bezpieczeństwo. Nasz mobilny warsztat został w taki sposób zaprojektowany i wyposażony, aby zapewnić bezpieczeństwo nawet w najbardziej wymagających lokalizacjach. Szeroką gamę usług, od prostych napraw po bardziej skomplikowane prace serwisowe. I oczywiście osobiste podejście. W zależności od potrzeb wyposażamy nasz mobilny kontener w urządzenia i elementy odpowiadające Waszemu zapotrzebowaniu. A skoro o tym mowa, przyjrzyjmy się bliżej przykładowej konfiguracji naszego warsztatu przeznaczonej do produkcji przewodów hydraulicznych. Zacznijmy od wymiarów naszego kontenera. 2,5 metra wysokości, 2,4 metra szerokości, a jego długość to 6 metrów. Takie wymiary umożliwiają bezproblemowy transport z wykorzystaniem standardowego HDS-a oraz znacznie ułatwiają jego ulokowanie w miejscu przeznaczenia. Na pierwszym planie widzimy prasę hydrauliczną P32, znajdującą się na stojaku z kompletem szczęk. Prasa idealnie sprawdzi się do zakuwania zarówno mniejszych przewodów, jak i tych większych, ponieważ maksymalna średnica zacisku wynosi 87 mm. Kolejnym elementem, który może się znaleźć na wyposażeniu kontenera, jest piła do cięcia węży, w tym przypadku węży do średnicy 2 cali, oraz znajdujący się nad nią odciąg, który zapewnia pracownikom wysoki komfort pracy zgodny ze wszelkimi zasadami BHP. Nad prasą i piłą w tej konfiguracji znajdują się niezbędne tuleje i końcówki wymagane przy produkcji przewodów. W narożniku kontenera widzimy specjalistyczny stojak mogący pomieścić 6 typów węży. Stojak jest tak zaprojektowany, aby praca przy tych nawet najbardziej, nazwijmy je, wymagających wężach była pracą lekką i nie sprawiała kłopotu. Węże oczywiście dobieramy po uwzględnieniu aktualnego zapotrzebowania naszych klientów. Kontener mobilny jest w pełni zelektryfikowany. Oprócz specjalistycznego wyciągu nad piłą oraz odpowiednich przyłączy elektrycznych, dla polepszenia komfortu pracy w mobilnym kontenerze znajduje się także klimatyzator z funkcją grzania. Także możecie korzystać z naszego warsztatu niezależnie od warunków atmosferycznych czy też pory roku. Po drugiej stronie kontenera znajduje się blat z urządzeniami wykorzystywanymi przy pracy z rurami hydraulicznymi. Oprócz tego mamy sporo szuflad, półek, w których znajdują się przydatne narzędzia warsztatowe. Na końcu kontenera znajduje się stanowisko komputerowe. Kolejnym urządzeniem w kontenerze w tej wersji jest bardzo poręczna piła do cięcia rur. Dalej widzimy urządzenie Ultra Clean, odpowiadające za minimalizację zanieczyszczeń przewodów. Jest to o tyle istotna sprawa, ponieważ około 70% wszystkich układów hydraulicznych ulega uszkodzeniu poprzez zanieczyszczenie oleju. Następnie widzimy zamocowaną w imadle ręczną giętarkę do rur, z pomocą której bez problemu wygniemy rury już od średnicy 8 mm aż do średnicy 22 mm. Nad blatem wzdłuż całego kontenera znajdują się wyprofilowane uchwyty do rur hydraulicznych.
Oczywiście jest to jeden wariant wyposażenia. Nie ma najmniejszych przeszkód, aby wyposażyć kontener np. urządzenia do testowania ciśnieniowego, skrawania, perforacji węży, flarowania, gięcia rur hydraulicznych. Nie ma znaczenia, czy potrzebujesz warsztatów w przemyśle górniczym, w budownictwie, offshore, w dużych zakładach produkcyjnych, czy może potrzebujesz przestrzeni magazynowej. Wyposażenie naszego kontenera możemy dostosować do najbardziej wymagających klientów. Także jak sami widzicie, nasz mobilny warsztat tylko czeka i aż rwie się do pracy dla Was. Serdecznie zapraszam do kontaktu.